W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadziła badanie dotyczące częstości zgłaszania objawów psychosomatycznych lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Z przeprowadzonego w 2005 roku w Bostonie badania wynika, że pacjenci z objawami psychosomatycznymi kosztują system opieki zdrowotnej dwa razy więcej niż pacjenci bez takich objawów. Okazało się, że jest to 256 miliardów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. Dla porównania, w 2002 roku na leczenie cukrzycy, szeroko rozpowszechnionej choroby z wieloma zagrażającymi życiu komplikacjami, wydano w Stanach 132 miliardy dolarów. Susan O'Sullivan, wszystko jest w Twojej głowie. Opowieści o chorobach psychosomatycznych. Pani jest neurologiem, bardzo fajna książka, polecam Wam serdecznie, ale nie o tym. Chciałem Wam opowiedzieć. Witam Was bardzo serdecznie, Alek Nogieć z tej strony. I dlaczego to przeczytałem? Dlatego, że bardzo wiele osób nie łączy psychiki z chorobami. W tej chwili, jak widać to na świecie, mamy wysyp chorób autoimmunologicznych. Różnego rodzaju chorób, które są pochodzenia nieznanego, a jak już jest to pochodzenie znane, to nie wiemy, co tak naprawdę z tym zrobić. Mamy tak naprawdę całą masę chorób związanych z tak zwaną autoagresją, tak? Autoagresją, czyli agresją na samego siebie. No i właśnie tutaj pojawia się temat naszej dzisiejszej sesji, a mianowicie złość. No tak, jesteśmy nauczeni, że tej złości nie możemy wyrażać w żaden sposób, tak? Już od dziecka jesteśmy krytykowani, gdy się złościmy. Mamy z tym bardzo duży problem i ta złość się gdzieś tam kumuluje w środku. Nie da się na siłę po prostu sobie powiedzieć, nie złość się, tak? To po prostu nie działa. Chciałbym Wam dzisiaj zadedykować tą rundkę, ponieważ mamy powody do wyrażania złości, wyrażamy tą złość, ale nie wyrażamy jej w taki sposób, jak to powinno wyglądać. No i w związku z tym mamy całą masę różnego rodzaju przypadłości związanych z niewyrażoną złością. Takie choroby między innymi jak łuszczyca, wszelkiego rodzaju choroby stawów, no i cała masa, aż skończywszy na nowotworach, to jest właśnie między innymi niewyrażona złość. I teraz co z tym zrobić? No bo co? Złość. Czym jest w ogóle taka złość? Moim zadaniem jest sprawić, żeby ta rundka, którą będziemy robić, ta sesja, którą zaraz sobie wspólnie zrobimy, ma nam pokazać, że złość jest taką samą emocją, jak wszystkie pozostałe emocje, jak smutek, jak zazdrość, jak niepokój, jak tysiące różnych emocji, które mamy. Złość to po prostu kolejna emocja, to po prostu informacja. Mówię o tym dlatego, że na sesjach indywidualnych u osób, z którymi pracuję, jest to poważny problem niewyrażonej złości, gdzieś tam głęboko schowanej złości. Złość, oczywiście złości boimy się, ponieważ już sam fakt, że czujemy złość, sprawia, że nasza podświadomość, no i to też zostaliśmy nauczeni, mówi nam, że po prostu jesteśmy źli, tak? Zły, jestem zły, tak? Zauważcie, jak to działa od strony semantyki, od strony znaczenia języka, czyli jestem zły, tak? Jestem złą osobą. Złość oczywiście ma tutaj różnego rodzaju funkcje, jest to też męska reakcja, taka typowo męska reakcja na lęk, który się pojawia. Złość może służyć do tego, żeby kontrolować inne osoby, no bo tak naprawdę okazuje się, że w pewnym momencie naszej interakcji, czy z dziećmi, czy z innymi dorosłymi, mamy problem, żeby kontrolować tą relację, żeby rzeczywiście w jakiś sposób być w tej relacji. No i uruchamia nam się program złości i próbujemy krzykiem czy agresją skontrolować zachowanie tej osoby. Jest oczywiście jeszcze dużo więcej tego typu przyczyn, dla której ta złość się manifestuje w naszym ciele. Nie jesteśmy w stanie tutaj taką ogólną rundką załatwić tego wszystkiego, ale daje Ci to jako pewnego rodzaju zaczepienie,
żebyś mógł o tej złości pomyśleć, że ma to swój cel, że twój mózg wybrał takie, a nie inne zachowanie w jakimś konkretnym celu. Gdy jesteśmy czegoś świadomi, dużo łatwiej nam przychodzi uwolnienie się od tego problemu. Natomiast naszym zadaniem i zadaniem tej rundki jest zaakceptować siebie nawet w złości, czyli bardziej kochać siebie nawet w momencie, gdy czujemy złość, gdy wybuchamy złością. I przede wszystkim ma to również spowodować, że oczywiście stosujemy tapping, czyli stosujemy techniki wolności emocjonalnej do tego, żeby tej złości się po prostu pozbyć. Czyli zamiast krzyczeć, zamiast po prostu wybuchać tą złością, tapujemy, opukujemy punkty i stosujemy techniki EFT. Oczywiście można również tą rundkę zastosować, gdy się już zezłościmy, gdy mamy później poczucie winy, że nakrzyczeliśmy na kogoś, że poczuliśmy tą złość i że to się niezbyt dobrze dla nas wszystkich skończyło. Natomiast pamiętamy o tym, że techniki wolności emocjonalnej wysyłają uspokajający sygnał do amigdali, czyli do naszej części mózgu, którą naukowcy nazywają detektorem dymu, a która jest odpowiedzialna za tak zwaną reakcję fight or flight, czyli ataku bądź ucieczki. I my, uspokajając amigdale, mówimy: poczekaj, uspokój się. Oczywiście nie da się tego zrobić samymi słowami. Stosujemy do tego techniki wolności emocjonalnej. Głęboki wdech przez nos. Wydech. Tapuj razem ze mną, będę Ci robił miejsce. Po prostu powtarzaj za mną i skoncentruj się, gdy opukujesz punkty, na tym, co może powodować w Tobie złość. Być może się już zezłościłeś, a być może po prostu czujesz wewnętrznie złość na coś, na kogoś. Poczuj to w swoim ciele. Poczuj teraz swoje ciało, poczuj się obecny w tym swoim ciele i zobacz, gdzie to się wszystko kumuluje. Mimo że czuję złość i to sprawia, że uważam się za złą osobę, zdecydowałam, że akceptuję siebie i wybieram głęboki spokój. Mimo że czuję złość w moim ciele, zdecydowałam, że akceptuję siebie i wybieram spokój. Mimo że jestem zły, jestem zła, pomyśl teraz na co. Pomyśl na kogo, na co, na jaką sytuację, może na siebie. Zdecydowałam, że wybieram głęboki spokój. I tapujemy punkty. Czuję złość. Skroń. Czuję złość w moim ciele. Pod oczami. Ta złość w moim ciele. Pod noskiem. Ta złość w moim ciele. Broda. Ta złość w moim ciele. Obojczyk. Ta złość. Jestem zły. Jestem zła. Czuję złość. Ta złość i napięcie w moim ciele. Czuję złość i napięcie w moim ciele. Głęboki wdech przez nos. Wydech. Brew. Oczywiście możesz tutaj powtarzać słowami, które wywołują u Ciebie tą reakcję emocjonalną. Czyli jeśli to są słowa niecenzuralne, czyli jestem wiona, wkurzona, to po prostu takich słów używaj, bo może być tak, że czujesz złość, to jest za mało pod oczami. Tak? Spróbuj to poczuć. Spróbuj poczuć i powtarzać sobie przez chwilę, jak się czujesz. Pozwól sobie po prostu na to, pozwól sobie to wyrazić swoim ciałem. Poczuj to po prostu. Nie chowaj, wyrzuć to. Pozwól sobie na to, żeby to wyrzucić. Ta złość, ten w moim ciele. Czuję to napięcie, które to powoduje. To może powodować, że uważam się za złą osobę, za kogoś, kto jest zły. A przecież nie wolno mi taką być.
Głęboki wdech przez nos. Wydech. Dlatego zdecydowałem, że wybieram spokój. Skroń. Zdecydowałam, że już mogę poczuć spokój. Pod oczami. Zdecydowałam, że akceptuję siebie całkowicie. Zdecydowałem, że ta sytuacja, ta osoba już powoduje spokój. Zdecydowałam, że już mogę się uspokoić, odprężyć. Zdecydowałem, że już czuję spokój w moim ciele. Pod pachą. Zdecydowałem, że akceptuję siebie nawet w tej złości. Czubek głowy. Zdecydowałem, że moje ciało może się zrelaksować, odpuścić tą złość. Wybieram spokój. Zdecydowałem, że już mogę siebie zaakceptować całkowicie. Wybieram głęboki spokój. Głęboki wdech przez nos. Wydech. Brew. A co, jeśli ta złość jest mi potrzebna? A co, jeśli będę bezradna bez tej złości? To i tak zdecydowałam, że wybieram spokój. Pod noskiem. Zdecydowałam, że moje ciało może się odprężyć i że mogę żyć bez złości. Chyba jednak nie mogę żyć bez złości. Nie potrafię się uspokoić w tej sytuacji czy przy tej osobie. Nie potrafię tego poczuć, gdy to wszystko w mojej głowie się dzieje. Pod pachą. A co jeśli już sobie odpuszczę, wybiorę głęboki spokój? A co jeśli już mogę być spokojna w tej sytuacji, czy przy tej osobie? Zdecydowałem, że i tak akceptuję siebie, nawet jeśli ta złość cały czas we mnie jest. Głęboki wdech przez nosek. I wydech. Zobacz, jak się czujesz. Zwykle dobrze jest oczywiście zrobić w skali taki rodzaj referencji, odnośnika, jak się czujemy przed tą rundką i po tej rundce. Czyli dobrze by było sprawdzić w skali od 0 do 10, gdzie jesteśmy z tą złością, jak bardzo jesteśmy wkurzeni, tak? Sprawdzić, czy po prostu gdzieś to na skali można umieścić, ale czasem jak nam dymi uszami, to skala jest czymś abstrakcyjnym i po prostu od razu przechodzimy do tappingu. I zwykle po takiej rundce sprawdzamy, czy jest jakiekolwiek przesunięcie, czy to natężenie złości, napięcie w naszym ciele jest troszeczkę niższe, czy czujemy się po prostu lepiej, czy możemy się troszeczkę bardziej zaakceptować. Bez takiej skali może być nam trudno sprawdzić, czy robimy jakiś postęp, czy w tej naszej pracy z rozwojem osobistym jest jakiś postęp, tak? Ale też bardzo często będziemy to czuli, tak? Bo to, co wywoływało w nas taką złość, gdy zrobimy tapping, myśląc o tym problemie, po prostu będzie się troszeczkę obniżać. Ja tutaj zastosowałem technikę, która się nazywa techniką wyborów, to jest tak zwane trio wyborów i z mojego punktu widzenia jest to technika, która działa bardzo skutecznie. Tam po prostu dodajemy taki fragment zdecydowałam i polecam Ci stosowanie tej techniki, ponieważ my ogólnie mamy problem z podejmowaniem decyzji w naszym życiu, a ta technika powoduje, że nasz mózg już mówi, że zdecydowałam, że ta decyzja już jest podjęta, decyzja o spokoju, decyzja o tym, co jest przeciwne do tego, co czujemy. Więc zachęcam Cię do tego, żeby poznać technikę wyborów. Jest to jedna z technik, którą pracujemy w EFT. Zapraszam Cię oczywiście na moją stronę internetową po więcej informacji www.myeft.pl. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na kanał na YouTube myeft.pl i zapraszam Cię do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku Aleks Nogieć i dodania się do grupy MyEFT.
dlatego że tam znajdziesz dużo ciekawych materiałów, dużo ciekawych treści dotyczących tej techniki i pracy z emocjami oraz sytuacjami za pomocą techniki wolności emocjonalnej. Ściskam, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dużo miłości. Alek Nogieć.